Materiał powstał dzięki wsparciu patronek i patronów w serwisie patronite.pl. Witam na kanale Station Nord. Dzisiaj przedstawimy pierwszą część wykładu, który był wygłoszony na jednym z naszych odosobnień medytacyjnych. Zapraszamy. Wykład dotyczy psychologii sufizmu i poziomu serca. Tam jest pokazane, w jaki sposób, praktycznie po prostu w jaki sposób pracować z wartością. To znaczy, jak to się dzieje, że my się nie zmieniamy przez nas samych, tylko że można się zmienić tylko i wyłącznie przez wartość, czyli przez kontakt z wartością i przez pamiętanie wartości. No właśnie, jak to się dzieje, że to rzeczywiście tak działa. A dodatkowo, tak bardzo bezpośrednio można zobaczyć, czytając o poziomie serca, stany przeciwne do tego. No bo zresztą zaraz zobaczycie, cały właściwie opis stanu serca to jest jakby przeciwstawienie stanów skierowanych do wartości versus tych skierowanych w drugim kierunku, czyli do nas. I o ile te wyższe stany, czyli tam jeszcze jest ten poziom ducha i jeszcze wyżej, mogą być dla nas jeszcze dosyć abstrakcyjne, no tak opis poziomu serca jest, no można to rzeczywiście użyć jako pewnego rodzaju lustro, w którym można się przejrzeć i zobaczyć, jak często działamy w kierunku innym niż duchowy. No, a kiedy może się zdarza jednak to działanie w tym właściwym kierunku. Sam rozdział zaczyna się od takiego cytatu. Stań się człowiekiem serca lub chociaż osobą mu oddaną. Inaczej zatrzymasz się i utkniesz, jak osioł, który ugrzązł w błocie. Kto nie ma serca, nie zyska niczego. Tak to w nikczemności i lichocie można stać się sławnym dla świata. Czyli można zyskać światową sławę, reputację, bogactwo, ale bez oparcia na wartości no nie ma to praktycznie żadnego znaczenia. No i tak to zniknie najpóźniej w momencie naszej śmierci. A w strumieniu umysłu pozostaną nagromadzone przyczyny na no niestety doświadczenie cierpienia, jeżeli to nie było oparte o wartość. Czyli cierpienia, czyli to, co tutaj tą nazwane jest tą nikczemnością i lichotą. Psychologia sufizmu przedstawia, tutaj przypomnę to, co właściwie już powiedziałam na poprzednim wykładzie, że przedstawia koncepcję rozwoju ludzkiej psychy na drodze do doskonałości. Człowiek rodzi się z naturą materialną, czyli tym najniższym poziomem i jest to suma zdolności psychofizycznych, jakimi obdarzony jest każdy człowiek i jakby uzyskaną, odziedziczoną po przodkach. Czyli jest to taka dzika natura, która w nas jest od samego początku. Następnie poprzez zetknięcie się ze środowiskiem przekształca ta natura materialna, przekształca się w nafs. No i taką główną cechą nafs jest to, że nafs narzuca swoje żądania, żeby zyskać nagrodę. No i czyli jest zdominowane przez różnego rodzaju namiętności. Te żądania można nazwać właśnie namiętnościami. On chce coś uzyskać i no niekoniecznie liczy się przy tym z innymi, z tym jak to powinno być, z tym co jest tak naprawdę zgodne z naszą z naszym kierunkiem, z naszą taką bardziej głębszą istotą. No i niestety większość ludzi znajduje się na poziomie natury materialnej i nafs, albo tego, albo tego. No i dlatego mistrzowie tak dosyć drastycznie mówią o takich ludziach, że oni nie mają serca, czyli rzeczywiście jakby nie mają, nie weszli na ten poziom wyżej. Krótki wstęp, czym jest poziom serca, natomiast główna część wykładu zorientowałam wokół samej ścieżki,
Czyli to jest tak naprawdę bardzo mały wycinek tego, co jest w psychologii sufizmu, dotyczący tego, jaka odbywa się praca na tym poziomie serca. Ale na początku jeszcze takie bardzo podstawowe charakterystyki. Pierwsza główna charakterystyka jest związana z tym, dlaczego w ogóle serce jest nazywane sercem. Czyli dlaczego jest taka nazwa. A jest to związane z tym, że serce duchowe spełnia podobną funkcję do tego serca fizycznego. I ze względu na to podobieństwo, no ta nazwa jest adekwatna. I teraz, jakie to są właśnie podobieństwa? Serce to fizyczne, jest w ciągłym ruchu, czyli cały czas bije, prawda, bez przerwy, się rusza i reguluje przemianę krwi żylnej, tej surowej, w tętniczą, którą można nazwać taką krwią przetworzoną. Natomiast serce duchowe, ten poziom serca, też można powiedzieć, że jest w ciągłym ruchu, w ciągłym obrocie, ponieważ ono krąży między subtelnym wpływem ducha, czyli tego wyższego poziomu, tego związanego z wartością, a wpływem grubiańskim, wpływem nafs. I między tymi dwoma ciągle się obraca. No i stąd jest tutaj nawiązanie do arabskiej nazwy serca kalb. To się właśnie wywodzi, ta nazwa, od słowa obracać się, krążyć. Czyli to jest coś, to jest zasadnicza charakterystyka, coś, co ciągle obraca się i krąży między jednym poziomem a drugim. Kolejne podobieństwo. Serce fizyczne otrzymuje krew surową, taką niedotlenioną, i przetwarza ją, wysyłając do tętnic już dotlenioną krew. A serce, poziom serca, ten duchowy, co robi? Też przetwarza, natomiast otrzymuje surowe cechy nafs i oczyszcza je przy pomocy wartości. No tutaj to jest nazywane, że za pomocą ducha je oczyszcza. Serce leży pośrodku tych dwóch światów, pomiędzy jednym a drugim. Serce fizyczne jest ściśle związane z utrzymywaniem człowieka przy życiu. No, czyli jak serce staje, no to niestety człowiek umiera. Natomiast jeżeli chodzi o poziom serca, to jeżeli serce zostanie zdominowane przez nafs, czyli nie dociera do niego ten wpływ ducha, czyli można by wtedy nazwać, że ono przestaje się obracać, tak? Bo ono się obraca raz do nafs, raz do ducha. Jak się przestaje obracać, tylko jest skierowane do nafs, to duchowe życie umiera. To można nazwać duchową śmiercią. Serce fizyczne jest względnie centralnie położone w ciele. No i tak samo serce duchowe również jest w centrum psychy, ponieważ odgrywa rolę pośrednika między nafs a duchem. Serce fizyczne reguluje przebieg całego fizycznego organizmu, czyli utrzymuje go przy życiu. Natomiast poziom serca, serce to duchowe, reguluje przebieg procesów psychicznych. No i serce to fizyczne rządzi ciałem materialnym, natomiast serce duchowe rządzi psychę. No i przy okazji też tutaj rozumiemy to, co mówiłam wcześniej, że psychę to nie jest coś dobrego albo złego. To jest po prostu coś, co płynie non-stop. W zależności od tego, mówiąc już tutaj tym językiem, w którą stronę serce się skłania, no to takiej jakości to psychę się pojawia. I to była ta pierwsza charakterystyka, czyli związana z tym podobieństwo do fizycznego organu i ta charakterystyka tego obracania się i przetwarzania, łączenia dwóch światów. Druga główna charakterystyka serca to jest to, że serce jest miejscem poznania niewidzialnego. I to jest druga rzecz, która właśnie nas interesuje, ponieważ rozwijając się,
No musimy w pewnym momencie przynajmniej, albo dobrze byłoby, żebyśmy mieli dostęp do tego, co to jest nazywane niewidzialnym, czyli czegoś, co już nie jest tylko na poziomie świadomości zmysłowych, czyli tak jak w Abhidharmie mówimy o tych poziomach ciężkiej materii, o świadomościach zmysłowych, tylko wyżej, czyli subtelna materia, świadomości niematerialne, świadomości wyzwalające. I miejscem poznania tego nie jest nafs, tylko miejscem właśnie jest poziom serca. I tutaj mamy cytat. Serce jest miejscem, gdzie Bóg się objawia. Jak można nazwać dom szatana sercem? Idź i rzuć psom ten fizyczny przedmiot, który nazywasz sercem. Prawdziwe serce jest takie, iż nawet w momencie katastrofy nie znajdziesz w nim nic prócz Boga. Okej, i to, co wcześniej mówiłam, że serce jest nazywane kalb, czyli tym, co się obraca, to ma kilka znaczeń, kilka poziomów znaczeń. Jedno to było to właśnie, że obraca się między nafs a duchem, czyli tym poziomem wartości. Natomiast drugie znaczenie to jest takie, że jeżeli już jest zwrócone do wartości, to tam również ono się dalej obraca i jest miejscem manifestacji różnych aspektów wartości. Można to powiedzieć, różnych aspektów Boga, które obracając się od atrybutu do atrybutu, ukazuje co chwilę inny aspekt. Czyli jest w stanie łapać wartość od różnych stron. Zresztą myślę, że jesteśmy w stanie to znaleźć we własnym doświadczeniu, zajmując się różnymi tematami, czyli zajmując się, nie wiem, raz szczodrością, raz metta, raz miłością, pięknymi imionami, których też jest bardzo dużo. I w danym momencie, bardzo często jest tak, że w danym momencie tak jakby przemawia do nas jakiś pewien aspekt, który nas inspiruje i umożliwia pójście do przodu. To można by było nazwać, że jakby to jest to serce zwrócone jakby do tego aspektu. Natomiast zazwyczaj nie jest to stałe i innym razem będziemy widzieli, będziemy w stanie odczytać i złapać związek z innym aspektem. Porusza się ono także pomiędzy tym aspektem, który stanowi połączenie z Bogiem, aspektem, który służy za połączenie z tym, co stworzone. I to jest trzeci jeszcze poziom też tego znaczenia tego obracania, czyli zwrócenie się do wartości i zwrócenie się do stworzenia, czyli do czujących istot i co umożliwia potem jakby przekazywanie też tego innym, realizację w świecie relatywnym. To znaczy otrzymuje ono łaskę od Boga i przekazuje ją stworzeniu. Czyli to znowu jest oparte na poziomie serca. No, cały ten proces, znowu jest obracanie, prawda? Obrót do wartości i jak jest złapany pewien sens, no to jednostka, no tutaj już jednostka na wyższym poziomie jest w stanie potem to, co złapała, przekazać tutaj na tym poziomie właśnie relatywnym, to jest nazwane, że stworzeniu, no innym. I również sobie, można by tak nazwać sobie, bo to tam później też jest wskazywane, że to jest również przekazywane do nafs, która dzięki temu jest uspokojona. Z jednej strony serce obraca się między nafs a wyższymi świadomościami, a z drugiej już tylko w kontekście tych wyższych wartości. Aha, no to już mówiłam, to jeszcze raz, że obraca się między różnymi aspektami wartości, raz wskazując na taki aspekt, innym razem na inny. To miałam coś, co chciałam do tego przeczytać. Jako ilustrację. Okej, tutaj oczywiście no, język psychologii sufizmu jest bardzo taki specyficzny, ale no, myślę, że warto, tak powiem, zawiesić wrażenie, że to jest język trudny, bo wydaje mi się, że bardzo to, co jest opisane na tym poziomie serca, jest
jeżeli jakby zwrócimy się do naszego doświadczenia, jest to uchwytne i no jest tutaj tylko kwestia takiego rzeczywiście języka teologicznego, tak można to nazwać. Ponieważ serce ludzkie jest miejscem przejawienia się boskiego skupienia, urzeczywistniają się w nim zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne poziomy. To jest obydwa światy. Wszystkie przeciwstawne, uzupełniające się boskie imiona, czy to majestatu, czy piękna, przejawiają się zgodnie ze zdolnością serca. W każdej chwili ujawnia ono inny przejaw, czy aspekt boskości, ponieważ zmienia się imię, które rządzi sercem. W jednej chwili może ono stać się Eblisem, będąc pod dominacją majestatycznych imion, albowiem Eblis jest przejawem właściwości charakterystycznych dla tych imion. Innym razem pod wpływem pięknych imion może stać się Adamem, ponieważ w Adamie przeważają piękne imiona, a imiona majestatyczne zostają wytłumione. W wyniku tego serce nigdy nie pozostaje w tym samym stanie, lecz w każdej chwili przedstawia inny świat, inny aspekt i inne nastawienie. Tak, no to jest właśnie zilustrowanie tego, że serce zwraca się do, jakby cały czas uchwytuje wartości od nowej strony, od różnych aspektów. Nasze kursy dostępne są online na www.prosperitytraining.pl, a książki, audiobooki i e-booki na www.navisnord.eu. Zapraszamy.